zbliżamy się do momentu kulminacyjnego. Do momentu, który może przewrócić życie Tomasza Zaborskiego do góry nogami. Moim obowiązkiem jako obrońcy jest wskazanie pewnego istotnego problemu. Szanowny pan oskarżyciel powiedział nam wszystko to, o czym doskonale wiemy ze stanu faktycznego. Jednocześnie uzupełniając go o pewne swoje domysły. Ja proponuję, abyśmy pochylili się nad kwestiami, które ze stanu faktycznego wynikają i nie zostały rozważone, a które w tej sprawie mają niebagatelne znaczenie dla wydania sprawiedliwego wyroku. Słynny rosyjski pisarz i myśliciel Fiodor Dostojewski powiedział kiedyś, że uczciwy człowiek żyje po to, aby mieć drogę. W naszym życiu spotykamy różnych ludzi. Pewne indywidualne cechy odróżniają danego człowieka od innych osób. Istnieje jednak płaszczyzna, na której możemy dokonać kategoryzacji naszego społeczeństwa. Dzieli się ono na ludzi spokojnych oraz na zuchwałych awanturników. Co dzieje się w przypadku kolizji tych dwóch typów osobowości? Wysoki Sądzie, dzisiaj, na tej sali, możemy zobaczyć skutki tak niebezpiecznej imprezy. Oczywiście nie można się nie zgodzić, że imprezy tej mój klient nie wywołał. O czym świadczy tak wiele ważnych faktów. Przede wszystkim, nie wolno nam zapomnieć, że oskarżony działał pod wyjątkowo silną presją. Gdybyśmy cofnęli się do wydarzeń, jakie miały miejsce tej feralnej nocy, zauważymy, że zachowanie oskarżonego było uzasadnione. Tomasz Zaborski. Młody człowiek, wykonujący trudną, niewdzięczną i bardzo stresującą pracę, został posadzony na miejscu dla oskarżonych przez jeden ruch, jaki wykonał w obronie przed atakiem ze strony człowieka, który dzisiaj występuje w roli ofiary. Niewątpliwie ten nagły atak wywołał w moim klientzie to, co każdy z nas to przyzna. Impuls. Naturalny, trudny do opanowania impuls. Któż z nas nie byłoby bronić przed agresorem, który ma przewagę liczebną? Atakuje z zaskoczenia, a do tego jest kompletnie nieprzewidywalny, bo może mieć przy sobie narzędzie walki dużo groźniejsze niż gołębieści i zdążył już wychylić kilka głębszych. Tym sposobem przechodzimy do kolejnego aspektu. Swoją sytuacja wywołała w moim klincie raptowną reakcję. Jednak to nie sam impuls pchnął go do czynu, jaki w końcu popełnił. Do tego sprowokował go sam Karol Sadowski. Razem z Wojciechem Krucikiem. Nikt inny jak właśnie oni nie tylko zachowywali się w sposób dalece niestosowny, wulgarny, prostacki, ale również przypuścili brutalną napaść na wykonującego swoje obowiązki ochroniarza. Okoliczności te wymagają szczególnego usprawnienia. A zostały one potwierdzone zarówno przez samego Tomasza Zaborskiego, jak i przez szanowną panią Magdalenę Rakowską. Jedynego świadka, który tamtej nocy nie spożywał alkoholu. Poza tym musimy zadać sobie pytanie. Czy rzeczywiście oskarżony naraził Karola Sadowskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Ze stanu faktycznego jasno wynika, że choć do takiego narażenia nastąpiło, to Tomasz Zaborski nie powinien ponieść odpowiedzialności karnej. Widzimy wyraźnie, że obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony, nie spowodowało samo uderzenie go przez oskarżonego, ale jak wspomniał szanowny pan prokurator, niefortunny sposób, w jaki upadł Karol Sadowski. Uderzył on głową w parowe krzesło i przez to dostał tak licznych obrażeń. A bezsprzecznie nie są to typowe skutki otrzymania jednego uderzenia, w dodatku bardzo ograniczonego i mało celnego, bo wyprowadzonego, jak również zauważył szanowny pan prokurator, wyprowadzonego na oślep. Nawet samych przyczyn przewrócenia się pokrzywdzonego należałoby dopatrywać się raczej nie otrzymaniu przez niego ciosów,
lecz w stanie, w jakim znajdował się Karol Sadowski po spożyciu tak dużej ilości alkoholu. Nie zachodzi więc adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem oskarżonego a skutkiem w postaci średniego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, czy narażeniem Karola Sadowskiego na niebezpieczeństwo, o którym mowa w artykule 160 paragrafie 1 kodeksu karnego. Na tym stanowisku nie jesteśmy osamotnieni. Jest on zgodny z aktualną opinią orzecznictwa Sądu Najwyższego, między innymi z wyrokami SN o sygnaturze akt 2KK 167-11 i 3KK 67-11, a także z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 września 2015 roku 2AKA 162-15. Postawmy się w sytuacji Tomasza Zawiskiego. Pobity dotkliwie poraniony o zaatakowanych przez konfliktotwórczych klientów, pomimo wątpliwości, jakie ma w tej materii żaden pan prokurator, musiał wykonywać swoją pracę. Bo podczas gdy dla szanownego pana pokrzywdzonego zostało wezwane pogotowie, wywołana przez Karola Sadowskiego awantura spowodowała zamieszanie w lokalu, które mogło doprowadzić do eskalacji problemów. Czemu zapobiec musi ochrona obiektu. Żaden dobry ochroniarz nie zignorowałby takiego zagrożenia. Podobnie jak rzucony z góry kamyczek potrafi wywołać wielką, niszczycielską lawinę, tak w tym przypadku zachowanie dwóch wywalców klubu o mało nie doprowadziło do tragedii. Prawdą jest, że oskarżony uderzył Karola Sadowskiego, ale pamiętajmy, że zrobił to, aby odeprzeć bezpośredni, bezprawny zamach na swoje życie i zdrowie. A w tej sprawie ktoś inny niż oskarżony rzucił kamyczki. Wysoki sądzie, jeśli wolno mi zrealizować moją wypowiedź, co do zarzutu narażenia na niebezpieczeństwo, czynu tipizowanego w artykule 160 paragrafie 1 kodeksu karnego, wnoszę o uniewinnienie ze względu na brak adekwatnego związku przyczynowego. Co do zarzutu spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, artykuł 157 paragraf 1 kodeksu karnego, z pełnym przekonaniem wnoszę o uniewinnienie ze względu na brak adekwatnego związku przyczynowego oraz fakt zastosowania przez oskarżonego obrony koniecznej, a więc w okoliczności wyłączającej bezprawność jego czynu. Dziękuję. Przygotowałem sobie orzecznictwo, które będzie znaczące, ale najwyraźniej skoro nie chodzi o obronę konieczną. To wytłumaczę jedynie, że adekwatny związek przyczynowy występuje pomiędzy zarzutami. Z tym, że poszkodowany padł na ziemię. A to, że uderzyło coś, oczywiście nie zarzucam umyślności tego, że uderzył w ten stołek barowy, ale adekwatny, co więcej relewantny związek przyczynowy zachodzi. Jeśli chodzi jeszcze o to, że powiedział Pan o tym zachowaniu ludzi, którzy byli nieeleganccy, źle się zachowywali. Cóż, tak mi się wydaje, że jakoś 70% w ten sposób się zachowuje. I ochroniarz powinien być świadomy i przede wszystkim powinien wiedzieć, jak działać. Też śmieszy mnie fakt, w jaki sposób argumentowana była obrona, argumentowała była to, że został że w ogóle zastosował obronę. Gdyż na szkoleniach tego typu na pewno dowiedział się, iż w żaden sposób nie mógł w ten sposób postąpić, gdyż tego typu szkolenia odbywają się praktycznie w całości na podstawie ustawy o ochronie osób imienia. A tam jest dokładnie wyraźnie powiedziane, w jaki sposób ochroniarz może się zachować w tej sytuacji. I uderzenie pięścią w twarz nie jest wskazane. Powinien zastosować techniki obezwładniające, a co za tym idzie, wezwać policję i zaczekać na jej przyjazd. Tak naprawdę dla mnie jest to problem. Wysoki sądzie, Tomasz Zaborski jest osobą pracowitą. Tomasz Zaborski jest osobą uczciwą. Tomasz Zaborski jest osobą, która nigdy nie miała konfliktu z prawem. Temu właśnie
Zaledwie 23-letniemu Tomaszowi Zaborskiemu, mimo licznych trudności, nadal próbującemu ułożyć sobie życie, przytrafił się jeden incydent, będący powodem naszego spotkania. Wynik tego spotkania będzie miał wpływ między innymi na to, że oskarżony kiedykolwiek znów znajdzie sobie na tyle siły i odwagi, aby podjąć się niełatwej pracy w branży ochroniarskiej. Winniśmy mieć na uwadze, że w sprawie tej wiele jest wątpliwości, których nie sposób całkowicie usunąć. W związku z czym zwracam się do Wysokiego Sądu z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zastosowania instytucji presumptio factis uwzględnieniem obowiązującej w tej gałęzi prawa zasady in dubio pro reo. Abyśmy przypadkiem nie skierowali ostrza temity na głowę człowieka, który kary ponieść nie powinien. Bardzo dziękuję. Czy ja mam coś jeszcze dodać? Nie, dziękuję.